Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Ostatnio pokazywaliśmy Wam ten zestaw z 17 elementami. Jest to zestaw z przyborami do pisania i nie tylko z Soiluny. Mamy tutaj, zobaczcie, blok do rysowania. Także dzisiaj go wykorzystamy do przetestowania tego, co w tym zestawie mieliśmy. Sprawdzimy pieczątki, świecówki, mazaki. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Tutaj zobaczcie, mamy takie opakowanie z tuszem do pieczątek. Ciekawe, czy będą one różowe. Pewnie tak. Oczywiście to przetestujemy. Mamy w tym zestawie dwie pieczątki, serduszko i gwiazdkę. Zacznę od serduszka. Jest to taki bardzo prosty rodzaj pieczątki. Moglibyśmy nawet taką pieczątkę sobie sami zrobić. Po prostu sobie barwimy to serduszko tuszem i odbijamy na kartce. No i zobaczcie, udało się. Malutkie serduszka nam tutaj różowe wychodzą. O, tutaj nam wyszedł inny, bo mi się zafarbowała ta gąbeczka. Ale pieczątki działają, serduszka wyglądają bardzo ładnie. Teraz zrobimy sobie kilka gwiazdek. No i zobaczcie, też wszystko działa. Takie gwiazdki nam wychodzą. Bardzo fajne pieczątki. I idziemy dalej. Teraz sobie przetestujemy mazaki. Mamy cztery kolory: różowy, żółty, niebieski i czarny. I już Wam pokazuję, jakie one są. Jak widzicie, są to mazaki takie dosyć cienkie. Można nimi zarówno pisać, jak i rysować. Jeszcze mamy czarny. Tak wyglądają. Napiszcie mi, co o nich sądzicie. Mamy jeszcze cztery świecówki. Całkiem fajne. Kolory są bardzo ładne. Mamy żółty, pomarańczowy, różowy i niebieski. Całkiem fajne świecówki. Trochę ciemniejszy odcień niebieskiego niż w przypadku mazaka, ale też bardzo ładny kolor. I mamy jeszcze ołówek, który musimy zatemperować. Na szczęście temperówka też jest w zestawie. Mam tutaj pudełko, które sama zrobiłam, złożyłam z papieru i użyję jego jako śmietniczka. O nie, już mi się ten ołówek połamał. Muszę jeszcze raz go natemperować. Ten ołówek nie jest zbyt dobry. Cały czas mi się grafit łamie. Nie jest to jakiś najlepszy ołówek na świecie. Ale w końcu udało mi się go natemperować. Tutaj mi ten grafit wpadł. Dobra, ale próbujemy.
no i dobrze można nim pisać. I rysować, tak jak widzicie. Ale nie jest to jakiś najlepszy ołówek. I mamy jeszcze gumkę do ścierania. Też od razu przetestujemy, czy jest fajna, czy nie. I sprawdzamy, czy zmaże nam ten ołówek. Zobaczcie sami. Świecówki też trochę zmazuję. Także jak coś nam nie wyjdzie, to mamy też gumkę w zestawie. Praktyczne. No i mamy jeszcze naklejki. Wybiorę sobie te mniejsze. I te większe mamy jeszcze. Kilkanaście zdjęć Luny tutaj mamy. Gdzie by to tu przykleić? Może w tym miejscu? No dobra. Wszystko z tego zestawu już przetestowaliśmy, wypróbowaliśmy. Były mazaki, świecówki, mieliśmy pieczątkę, wykorzystałam temperówkę, gumkę do ścierania, nakleiłam kilka naklejek. Także widzieliście, co jest w tym zestawie. Napiszcie mi, co o nim sądzicie w komentarzach. Mamy 4 kolory świecówek, 4 kolory mazaków, ołówek, gumkę, temperówkę. Świetny zestaw do szkoły. Na pewno nie będziecie się z nim nudzić. Coś można z tym zestawem zrobić. Tylko temperówka mi się nie podobała i ten ołówek, ale reszta była bardzo fajna. Reszta mi się podobała. Bardzo fajny zestaw do rysowania, do pisania, do szkoły i po szkole też może być. Do pisania w pamiętniku, albo właśnie w zeszycie, ale też w czasie wolnym. Napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie, co podobało Wam się najbardziej. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli chcecie, to zostawcie nam kciuki w górę. No i do zobaczenia.